Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania bajki zatytułowanej Odyseusz i Syreni śpiew na podstawie Odysei Homera. Stawiwszy czoło tysiącom niebezpieczeństw, Odyseusz, król Itaki, płynął wreszcie w stronę swej ojczystej wyspy, kiedy znalazł się w pobliżu krainy Syren. Odyseusz wiedział o dziwnym uroku tych potworów, pół kobiet, pół ptaków. Ich niezwykły śpiew, równie cudowny jak zło wróżbny, przymuszał marynarzy, by rzucali się w wodę, skazując ich na straszną śmierć w morskich odmętach. Znany ze sprytu Odyseusz ugniótł więc wielki kawał wosku i nakazał wszystkim swoim towarzyszom, by zatkali nim uszy. Wpierw jednak wymógł na nich, aby jego samego przywiązali mocno z odsłoniętymi uszami do okrętowego masztu i żeby pod żadnym pozorem go nie odwiązywali, nawet gdyby ich o to błagał. Odyseusz chciał bowiem posłuchać tego śpiewu, który uważano za wyjątkowo piękny. Nagle wiatr ustał i na niebie ukazały się syreny. Zaczęły śpiewać, wzywając króla Itaki, by do nich dołączył. Całe ciało Odyseusza stało się jednym pragnieniem. Jak zaczarowany naprężał się, by rozerwać więzy i błagał marynarzy, żeby go odwiązali. Ci jednak nie słyszeli ani jego błagań, ani rozkosznego, miłosnego śpiewu syren. Statek kontynuował swój rejs, podczas gdy Odyseusz płakał łzami szczęścia. Syreny wściekłe oddaliły się. Marynarze mogli wyjąć z uszu wosk i odwiązać swojego kapitana, który w głębi duszy na zawsze zachował tęsknotę za tym cudownym śpiewem. Czy gdybyście znaleźli się w podobnej sytuacji, postąpilibyście tak jak Odyseusz? Pokusa. Czy pokusa, żeby poznać, pragnienie, by usłyszeć ten cudowny śpiew, mogłyby was skłonić do podjęcia ryzyka cierpienia? Albo przeciwnie, czy wolelibyście pozostać w spokoju, chronieni przed śpiewem za pomocą woskowych zatyczek? Pomyślcie nad wyborem.